Naszym dzisiejszym gościem jest Piotr Ryba, burmistrz Krynicy-Zdroju. Witam serdecznie. Witam panie redaktorze, witam państwa. Dzisiaj kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Kolejna, ale wyjątkowa niestety przez pandemię. No niestety ta 102. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Ubolewamy bardzo, że nie możemy tego w uroczysty sposób obchodzić tego święta. Nie ma przejścia oficjalnego z kościoła pod tablicę, nie ma oficjalnych przemówień. No jest to rok, czas wyjątkowy. Mam nadzieję, że to pierwszy i ostatni raz, kiedy w taki sposób musimy skromny bardzo tą wielką uroczystość obchodzić. Czcimy dzisiaj wszystkich poległych w czasie I wojny światowej Polaków. Czcimy dzisiaj ojców niepodległości, czyli Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego. Wiemy, jak wielki czyn zbrojny Polacy włożyli, nie dość, że na początku wojny pierwszej musieli walczyć przeciwko sobie w różnych armiach zaborczych, to później stoczyli na szczęście dla nas zwycięski bój o niepodległość. I mam nadzieję, że nigdy już nie doznamy tego uczucia, kiedy się traci niepodległość, ponieważ no, tylko suwerenne, silne państwo jest w stanie realizować swoje ambitne cele, tak w wymiarze ogólnokrajowym, jak i w wymiarze lokalnym. I wierzymy, że w przyszłym roku już obchody odbędą się normalnie. Mamy wielką nadzieję, że w przyszłym roku będzie już po prostu normalnie, uroczyście. Chociaż dzisiaj mówię, wspaniała homilia księdza proboszcza, także naprawdę tutaj ta od strony samej mszy świętej oprawa bardzo, bardzo ładna, bardzo, bardzo piękna. Natomiast no, niestety ten charakter później tego przejścia z uwagi na obostrzenia sanitarne, które się nie mogły odbyć. Ale mówię, żywimy głęboką nadzieję, że w przyszłym roku będzie już normalnie, czyli tak jak zwykle bywało. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie.